Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy topili takie plastry, żeby się przekonać, ile wosku można odzyskać z plastra ciemnego, jasnego oraz ulików rameczek snozowych. Będziemy, bo dużo osób nie wie, mówi się, że takiej ramce to tracimy, to co daliśmy na węzę, zainwestowaliśmy, włożyliśmy plaster węzy, nawet nie odzyskujemy przy takiej ciemnej ramce, a mówi się, że przy takiej jasnej ramce, świeżo odbudowanej, jak ta i ta, odzyskujemy węzę i jeszcze drugie tyle wosku jesteśmy do przodu, co zainwestowaliśmy w węzę. I dzisiaj to sprawdzimy. Oraz dowiemy się też, bo część osób nie wie, ja też sam nie wiem, ile z ulika snozowego, bo ja co rok wytapiam do zera wszystkie snozowe uliki z tych, rameczki z ulików weselnych. Przekonać się, ile wosku też, żeby mieć jakiś punkt zahaczenia, jakby ktoś chciał sobie obliczyć, ile może zarobić na takim, nie wiem, na takich plasterkach. Normalnie plastry w swojej pasiece topię przy pomocy topiarki parowej, którą mogliście zauważyć na filmie z zeszłego roku. Natomiast do takiego testu użyjemy topiarki Tomer. Jest to zabytek z zeszłego wieku, niemniej bardzo dobry ze względu na to, że on wyciska wszystko. Tutaj jest, przekręcamy śrubę, to nam się rozgrzewa góra, rozgrzewa nam się dół, to wszystko jest mocno gorące i do zera z boiny wyciskamy. Ponadto ja tutaj później, to jest wszystko cały czas rozgrzane, ja to przechylam i wypływa nam cały wosk. Nie zostaje nam praktycznie tutaj nic, dlatego ten test będzie miarodajny przez to, że raz, że wyciśniemy całe z boiny, dwa, że wpłynie nam cały wosk, będziemy mogli policzyć, podzielić przez dwa, ze względu na to, że będę topił po dwa plastry jasne razem i dwa plastry ciemne razem, żeby porównać, oraz rameczki snozowe 20 sztuk, czyli 5 ulików weselnych też razem i później wynik przedstawimy na koniec w tabeli, zobaczymy, ile odzyskaliśmy węzy, ile straciliśmy, jaki to koszt, jaki zysk. Włożyłem dwa plastry wielkopolskie suszu, jasnego na początek. Troszeczkę ubiłem, mniej więcej cała ta komora jest, na pewno trzeci plaster by się zmieścił. Tutaj jest gaza, żeby było łatwo potem wyjąć, żeby ten susz, jak to będziemy bardzo mocno ściskać, tymi otworkami nam tutaj nie wychodził. I na to dajemy drugą część górną. Uważamy, żeby tutaj kabel nam się nie przypalił i przyciskamy tym. Topiarka nam się rozgrzewa w miarę szybko i co jakiś czas dokręcamy, wtedy bardzo lekko nam się tu. Jak się robi ciężko, robimy przerwę, później znowu i znowu. I tutaj widzimy te jasne plastry, tu będzie sporo wosku, taki czyściutki, chyba ładny. Na koniec już dokręciłem do końca, przechyliłem topiarkę, ostatnie krople czekam, aż wypłyną na spokojnie, bo to test, więc żeby wszystko wyleciało i widzimy, tego wosku jest dosyć sporo. Zobaczymy też, porównamy kolor tego wosku, jakość po plastrze jasnym, a po ciemnym. Mamy wyniki po przetopieniu, ostygło, wypłukałem, bo tam było troszeczkę miodu, lekko z grubsza przed ważeniem oczyściłem. To jest w tej samej kolejności, czyli tutaj rameczki snozowe z ulików weselnych, tutaj ramka z nadstawek, te jasne, białe plasterki, a tutaj te ciemne dwie do wycofania plastry. I podaję wagę. 125 gram to są uliki snozowe, więc wychodzi na 20 ramek snozowych. Więc jeden ulik weselny to 25 gram czystego, ładnego wosku. Tutaj 195 gram, dwie ramki te jasne, a tutaj 155 gram, chociaż tutaj jeszcze z 20% odpadnie, bo pod spodu jest brud, ale to się nie ma co dziwić. Na pewno zaskoczeniem jest środek. Dlaczego? No gdyż jak topiłem te dwa piękne plastry, które aż było szkoda, to każdy chyba myślał, że ten wosk będzie piękny, żółciutki. A porównając do tego, widzimy, jaka jest różnica. Teraz ktoś zapyta, dlaczego? No otóż to jest sprawa węzy. Węzy, która była w tych ramkach. Na pierwszy rzut oka, patrząc na ramki czy na węzę, nie widzimy, jakiego koloru będzie mniej więcej ten wosk, bo na krążku wygląda inaczej, a na takim cienkim plastrze węzy nie widać tego koloru. Tak. Ponadto tutaj w tym wosku zauważyłem, w żadnym innym nie ma, tylko w tym taka piana. To nie jest brud, tylko taka pianka się zrobiła, którą się paznokciem zeskrzybuje. To również jest wina węzy. Nie pamiętam, gdzie ją kupowałem, ale nie było problemów z odbudowywaniem. Też widać, że tutaj w ogóle nie ma praktycznie nic, nie pozostało tych zboin, ze względu na to, że te ramki były całe jaśniutkie, się wytopiły. Nie było w nich czerwiu nigdy. Natomiast tutaj rameczki z ulików snozowych były przeczerwione kilka razy, bo one były od maja do września cały czas w użytku i widzimy, jak dużo jest zboin, a mimo tych zboin
pozostałości po czerwiu. Widzimy, jaki jest piękny wosk i on w ogóle nie jest brudny ani z tej strony, ani z tej. Natomiast ten wosk na pewno nie jest dla nikogo zaskoczeniem. To były mocno czarne ramki, bardzo dużo zboin zostało. Wosk jest czarny, widzimy, że jeszcze tutaj jest brud, wymaga kilkukrotnego klarowania. Dlatego z tego odcinka na pewno trzeba wiedzieć, że taki wosk, w który pszczoły odbudowywały plastry, czy to trutowe, czy dziką zabudowę, czy rameczki snozowe, bez użycia węzy, nie było w tych plastrach węzy, jest najlepszej jakości, jest pewny, że to jest na pewno 100% fajny wosk. Takiego wosku ja bym nigdy w życiu nie sprzedał i też nie oddał do przerobu na węzę w miejsca takie, które dają na wymianę, albo gdzie mieszają po pół tony w jakieś wielkie zbiorniki, tylko przerobił albo sam, albo gdzieś regionalnie u kogoś, kto, pewno to jest droższe, ale warto, ktoś, kto przerabia i jest zaufany i powiedzmy 20 czy 30 kilo nam przerobi i mamy pewność, że jest z naszego, bo nie będzie problemu z odbudowywaniem. Dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć.